Cześć, Piotr Łukaszewicz, Polski Karawanik. Zapraszam na film, w którym wspólnie przyjrzymy się testowanemu przez nas campervanowi. Jest to Vanestro Odyssey 600S. Vanestro, więc kampery, campervany produkowane w Polsce. Jeszcze przed rozpoczęciem tego wyjazdu testowego, kiedy zapoznawałem się ze specyfikacją techniczną tego campervana, miałem takie wnioski, zacząłem się zastanawiać nad tym, czy przy wszystkich zaletach campervanów, związanych oczywiście z bardzo wygodnym prowadzeniem, to pojazdy bardzo mobilne, zwinne, dla których centra miast nie są przecież żadnym wyzwaniem, chociażby w porównaniu z tymi dużymi kamperami. No i właśnie, czy przy tych wszystkich zaletach można uniknąć pewnego rodzaju, może nie wad, ale pewnych ograniczeń. Kamperwany nie są dla każdego ze względu na dosyć ograniczoną, może taką nawet trochę przewidywalną, tą część mieszkaniową, tą część w środku, w której spędzamy dzień. W przypadku tego kamperwana znaleziono, wydaje mi się, bardzo ciekawy kompromis, mianowicie ta część dzienna jest od tej nocnej oddzielona całkowicie, to są zupełnie dwa różne, można nawet powiedzieć, piętra. Jak to wygląda, jak to przede wszystkim sprawdza się w praktyce. Zapraszam na materiał filmowy, w którym będę chciał to pokazać, omówić wnioski. Dodam jeszcze tylko, że ta część dzienna w tym campervanie naprawdę imponuje pewnymi rozwiązaniami. Powiem tylko między innymi to, że znalazło się nawet tam miejsce na narożną kanapę. No w campervanach rzecz nieczęsta. Zapraszam do filmu. No to witam z wnętrza Vanestro Odyssey 600S, camper van dla pary, dla dwojga. Jest to pojazd dwuosobowy, dwa miejsca do spania, dwa miejsca do jazdy, zabudowany, tak jak być może zauważyliście, na Volkswagenie Crafterze, tym krótszym, 600 cm. Jest też możliwość zamówienia dłuższego pojazdu na bazie 680 cm. Vanestro produkuje kampery w pojazdy kempingowe, może to bardziej właściwe określenie, w Polsce, w Solcu Kujawskim. Są też w ofercie tego producenta mniejsze pojazdy na mniejszych vanach, modele Pacific i Atlantic, z mniejszymi gabarytami, więc nie aż tak dobrze, co oczywiste, wyposażone jak te oto camperwany na crafterach, ale także bardzo ciekawe. Zachęcam do zapoznania się z całą ofertą firmy produkującej w Solcu Kujawskim, ale już teraz wracamy i skupiamy się tylko i wyłącznie na tym pojeździe Odyssey 600S. No to pokażmy cały układ tej części mieszkalnej. Układ jak na campervany bardzo nietypowy. Zobaczcie, narożna kanapa tutaj w centralnej części tego pojazdu, tuż za szoferką. Kanapa, której, co ciekawe, nie rozkładamy na noc, nie budujemy tutaj żadnych miejsc do spania. To jest taka część do pobytu dziennego. Zauważcie, jeżeli odwrócimy fotele w szoferce tutaj do tyłu, to naprawdę robi się nam taka bardzo duża przestrzeń, taka, gdzie spokojnie ta zamieszkująca tutaj dwójka może, powiedzmy, zaprosić kogoś na jakieś spotkanie integracyjne, na jakąś małą imprezę. Tu rzeczywiście w ciągu dnia do pobytu, takiego spędzania czasu, tej przestrzeni jest naprawdę dużo. Stolik regulowany, góra, dół, w każdą stronę, więc też jest bardzo wygodnie. Kanapa też jest bardzo przestronna, a w tylnej części prezentuje się to tak. Aneks kuchenny, tak można powiedzieć. Aneks kuchenny, zobaczcie, też taką dosyć dużą tą przestrzenią roboczą, tej powierzchni, na której można przygotowywać posiłki, tutaj naprawdę nie brakuje. Oczywiście zlew, oczywiście część kuchenna, po drugiej stronie lodówka, tam w tylnej części łazienka z kabiną prysznicową wydzieloną. Później tam oczywiście zajrzymy. Tak wygląda to, ten, można powiedzieć, parter. Dlaczego parter? Dlatego, że sypialnię mamy na górze. Tutaj na górze, tak jak widzicie, no szerokie, bardzo szerokie, zaskakująco szerokie to łóżko, wygodne, z takim, no, przyjemnym materacem. Wymiary tego łóżka to 204 cm na 122. Jest bardzo fajna przestrzeń. No i w sypialni, jak to w sypialni, powinniśmy tutaj móc czymś zarządzać. Jest regulacja oświetlenia, są gniazda USB do podładowania telefonu, nawet wlot, zobaczcie, wlot ciepłego powietrza z ogrzewania, dzięki czemu nocą, no, nie jest tutaj zimno, to muszę przyznać. Można się dodatkowo wesprzeć dodatkowymi matami na ten namiot, ale no zobaczcie, dzisiaj w nocy, mimo teoretycznej wiosny, temperatura oscylowała w okolicach zera, zupełnie nie było takiej potrzeby. Ogrzewanie
tutaj truma dieslowska naprawdę fajnie sobie poradziła. Bardzo, bardzo przyjemna temperatura przez całą noc w tym oto namiocie dachowym. No i oczywista zaleta spania w takich miejscach. Zobaczcie, tutaj po rozłożeniu tej przedniej części możemy cieszyć się fantastycznymi widokami. Bardzo fajne, przyjemne rozwiązanie. Kontakt z naturą, z tym otoczeniem, w którym spędzamy czas dosłownie na wyciągnięcie ręki. Muszę przyznać, że taki układ naprawdę dobrze, fajnie się sprawdza. Przyjemnie spędza się tutaj czas i ta rozdzielona przestrzeń, dzienna i nocna, niczym w dużych integrach, prawda? Oczywista wygoda. Znacząco ułatwia to też utrzymanie porządku w pojeździe na tych niewielkich przestrzeniach w kamperach, w których przecież mieszkamy. Nie zawsze jest to proste. Nie mamy tutaj też takiego obowiązku składania, rozkładania tych kanap, tych łóżek, porannego obowiązku, wieczornego obowiązku. To naprawdę przy dłuższych pobytach zyskuje na znaczeniu i sprawia, że ten pobyt jest po prostu przyjemniejszy. Ten pomysł z takim rozkładanym oczywiście namiotem nie jest w karawaningu niczym nowym, jest to inspirowany wieloma pojazdami, przecież słynna Kalifornia, Volkswagen Kalifornia właśnie na tym bazuje, natomiast coraz częściej na takie otwierane właśnie dachy z namiotami, z miejscem do spania decydują się producenci campervanów i jak widać może przynosić to bardzo fajne korzyści. A już szczególnie w takim przypadku jak tutaj, kiedy te łóżko dachowe pozwala tę część dolną, salonową powiedzmy, całkowicie pozbawić funkcji nocnych. Ma to naprawdę swoje atuty. Zanim przejdziemy do technicznych aspektów tego pojazdu i zrecenzujemy kilka funkcjonalności, najpierw porozmawiamy sobie o gazie. Gazie, którego w tym pojeździe nie ma. Mówi się, że bez gazu nie ma karawaningu. Gaz wykorzystujemy przecież do podgrzewania wody, do ogrzewania wnętrza naszych pojazdów. Gaz oczywiście pracuje w kuchence gazowej. Gaz może również zasilać lodówkę. No, tych funkcjonalności jest wiele, natomiast rośnie też grupa karawaningowców, którzy tego gazu w swoich pojazdach nie chcą i producenci dostosowują się do tego. Na ostatnich targach karawaningowych w Düsseldorfie bardzo wielu producentów prezentowało na swoich stanowiskach, na swoich stoiskach pojazdy bez gazu. Firma Vanestro do tego trendu także dołączyła. Jakie są powody poszukiwania przez część klientów pojazdów bez gazu? Pewnie przede wszystkim strach. Niektórzy nie chcą tego gazu na pokładzie, bo się go po prostu boją. Oczywiście dobrze zachowana, dobrze serwisowana instalacja gazowa jest w pełni bezpieczna. Podkreślają to serwisenci, podkreślają to producenci, natomiast o ten gaz oczywiście trzeba dbać i wtedy z całą pewnością nic złego się nie stanie. Co więcej, nawet butle gazowe również w przypadku pożaru nie spowodują żadnej krzywdy, one są tak skonstruowane, że na pewno nie wybuchną. No ale to jest tylko jedna strona medalu. Druga strona medalu, nawet jeżeli te obawy są może trochę na wyrost, jest taka, że butle gazowe z całą pewnością zajmują miejsce tych butli. Przecież jeżeli już używamy gazu, to lubimy mieć na przykład dwie, żeby nie martwić się, że tego gazu zabraknie. To już jest konkretna przestrzeń, to też jest pewna waga w kamperze. Tej wagi oczywiście staramy się jak najbardziej unikać, żeby nie musieć później ograniczać się, jeżeli chodzi o na przykład przewożone bagaże i zmieścić się w tej magicznej granicy 3,5 tony. Pewnego rodzaju argumentem może być także ekologia, gaz, oczywiście czyste paliwo, ale jednak kopalne. Tutaj możemy zastąpić, znaczy o tym, czy możemy, to jeszcze porozmawiamy, ale zastępujemy prądem pozyskiwanym na przykład z paneli solarnych, dzięki czemu rzeczywiście można parę rozwiązań bardziej ekologicznych w naszym karawaningu stosować. Tutaj może nie do końca ma to miejsce, dlatego że gaz, który mógłby ogrzewać ten pojazd, zastąpiony jest olejem napędowym, więc niekoniecznie jest to jakaś duża przysługa dla środowiska. Natomiast już kuchenka, już lodówka pracują tylko i wyłącznie na prąd. Omówmy, jak to wszystko działa. Po kolei zaczniemy od ogrzewania. Wspomniałem już, ogrzewanie nie jest tutaj zasilane prądem. Jest to system Truma Kombi D6 diesel, a więc paliwo do tego ogrzewania pobierane jest bezpośrednio ze zbiornika samochodu. To oczywiście nic nowego, znany, ceniony i lubiany przez wielu system. Nie trzeba chyba długo o nim opowiadać. Jest sprawny, jest wydajny, jest skuteczny, dość szybko nagrzewa wnętrze. Pracuje bardzo płynnie, bardzo wydajnie.
Jeżeli chodzi o zużycie paliwa, to będzie oczywiście trudno to jednoznacznie ocenić. To oczywiście zależy od temperatury, tej temperatury na zewnątrz, tej też, którą lubimy mieć wewnątrz pojazdu. Można przyjąć, tak też podaje producent i to się oczywiście w tym przypadku potwierdza, maksymalnie około pół litra oleju napędowego na godzinę, ale to jest taka wartość, myślę, graniczna. W praktyce wychodzi trochę mniej, choć oczywiście wszystko zależy od temperatury. Ogrzewanie dieslowskie ma tę przewagę, chociażby nad ogrzewaniem gazowym, że może ono cały czas pracować także w trakcie jazdy, także w trakcie transportu, zmieniania miejsca. Jeżeli podróżujemy zimą, ma to znaczenie, dlatego że się to wnętrze po prostu nie wychładza. Zajeżdżamy na nową miejscówkę i mamy w środku nadal ciepło. Nie czekamy, aż się znowu to nagrzeje. To jeden atut. Natomiast trzeba też podkreślić, że ogrzewanie dieslowskie jest troszeczkę głośniejsze. Musimy przyzwyczaić się do takiego lekkiego szumu. Po prostu słyszymy. Słyszymy, że kamper się nagrzewa. Nie jest to głośne, nie jest to uciążliwe. Chociaż oczywiście, czy uciążliwe, to pewnie indywidualna ocena, indywidualna kwestia. Dla mnie nie jest to uciążliwe. Natomiast podkreślam, że nieco szumi. No dobrze, to zaglądamy do kuchni. Tutaj warto zwrócić na ten, mówiłem już o tym, ale myślę, że warto podkreślić, naprawdę duży brat roboczy i fajna rzecz, ciekawostka, tu w zlewie kuchennym mamy ukryty taki dozownik do płynu do mycia naczyń. Tam wlewamy płyn, później mamy już go cały czas pod ręką, cały czas oczywiście do czasu, aż nam się skończy. Fajny pomysł, duży plus za takie rozwiązanie. No ale kuchnia. Kuchnia to przede wszystkim gotowanie, a w wersji minimum, takiej kempingowej wersji minimum, podgrzewanie. Tutaj zamiast palników gazowych mamy dwupalnikową płytę indukcyjną. Perfekcyjny system, działa bardzo sprawnie, no ale pod jednym warunkiem. Jeżeli jesteśmy podłączeni do zewnętrznego źródła energii, na kempingu, w camperparkach, i oczywiście nie będzie z tym żadnego problemu, może być troszeczkę trudniej, kiedy chcemy kempingować na dziko. Nie korzystać z infrastruktury karawaningowej. Otóż jeśli korzystamy z akumulatora pokładowego, tutaj mamy litowo-jonowy akumulator o pojemności 120 Ah, załączy się nam jeden palnik z ograniczoną mocą, ograniczoną do 60%. Mamy tutaj to oczywiste ograniczenie związane z tym, żeby zbyt szybko tą kuchnią akumulatora do końca nie rozładować. Ten akumulator spokojnie wystarczy, by kilkukrotnie z tego palnika na tej mocy 60% skorzystać, by kilkukrotnie coś podgrzać czy ugotować wodę. Na dłuższe gotowanie raczej jednak będziemy potrzebowali prądu z zewnątrz. No chyba, że mamy szczęście do pogody, słońce pięknie świeci, panele na dachu, panele o mocy 200 W cały czas doładowują akumulator. W kilka godzin mogą go nawet uzupełnić, to bardzo fajnie. Ten system działa, jest bardzo sprawny, wtedy to gotowanie nawet bez zewnętrznych źródeł energii będzie dużo prostsze. Choć tak jak mówię, gotujemy, ale jeżeli na dziko, to z pewnymi ograniczeniami związanymi z czasem i z mocą tegoż gotowania. Pozostajemy w kuchni, po drugiej stronie mamy lodówkę, oczywiście kompresorową, więc jak najbardziej na prąd, ona może być zasilana prądem zewnętrznym, oczywiście prądem z akumulatora pokładowego. Ta lodówka, jak to kompresorowa, nie zużywa dużych ilości prądu. Jest przy tym, zobaczcie, niemała, 90 litrów pojemności, do tego 5-litrowy zamrażalnik. Model oczywiście firmy Dometic, też dosyć często spotykany w karawaningu. Otwierana lodówka jest dwustronnie. To, co trzeba podkreślić, to na pewno liczne gniazda z energią. Mamy tutaj łącznie 4 gniazda 230 V, 3 gniazda USB-C i aż 7 gniazd USB w różnych miejscach. Stan energii, ale też chociażby zbiorników na wodę możemy sprawdzić tutaj. To panel sterujący Arvicon. Można tutaj oczywiście sprawdzić to, o czym już mówiłem, czyli stan posiadania naszego kampera, ale też fajna funkcja, między innymi regulować można nasilenie światła. Te światełka mogą świecić bardziej, mogą świecić mniej, lżej. Bardzo, bardzo fajne funkcje. W ogóle oświetlenie wewnątrz tego kampera to jest coś, co zasługuje także na kolejną pochwałę. Dużo różnego rodzaju lampek kierunkowych, których kierunek świecenia można sobie regulować, ale też bardzo przyjemne, zobaczcie, takie listwy ze światłem LED-owym nad kuchnią, tutaj praktycznie wzdłuż całego pojazdu. Tym, co w tym pojeździe zaskoczyło mnie chyba najbardziej, to ilość i głębokość
szafek, tego miejsca do przewożenia bagaży, do przechowywania różnego rodzaju rzeczy, które nam w podróży będą potrzebne. Tych szafek mamy tutaj naprawdę sporo, one są głębokie, one są pomysłowe. One tutaj sprawiają, że bez problemu spakujemy się nawet na dłuższą wyprawę. Zobaczcie, takie niepozorne szafeczki tutaj nad szoferką, jakie one są głębokie. Przypominam, camper van dla pary, dla dwojga, dwie osoby, naprawdę bez najmniejszych problemów tutaj na jakikolwiek wyjazd się spakują. To oczywiście nie wszystko. Kolejne szafki tutaj, tutaj. Tej przestrzeni, żeby się zabrać, jest bardzo dużo. Nawet ten brak garażu, o którym powiem za chwilę, nie wydaje się być wobec tego takim istotnym problemem. Podobnie w szafce nad lodówką. Przyjemne oświetlenie, fajna oklejina, jasne takie wnętrze. Zobaczcie te fronty białe w kolorze zbliżone do oczywiście tutaj obicia tej narożnej kanapy. Sprawia wrażenie, że w tym miejscu spędza się czas bardzo przyjemnie. No to zaglądamy do łazienki na tyle pojazdu, w tylnej części. Tutaj zobaczcie, naprawdę bardzo przestronne dwa pomieszczenia. Byłem, muszę przyznać, zaskoczony, jak dużą przestrzeń tutaj zostawiono w tylnej części pojazdu na tę część sanitarną. Osobna kabina prysznicowa, osobna przestrzeń tutaj z toaletą. Oczywiście szafki, tych szafek jest bardzo dużo w całym pojeździe, także i w łazience. Kabina prysznicowa też naprawdę bardzo fajnych rozmiarów, zobaczcie. Duża przestrzeń, oczywiście są drzwiczki, żeby tę kabinę zamknąć. Wygodnie wziąć prysznic, niczego nie pomoczyć. Jedyna wada tego rozwiązania, naprawdę trudno narzekać, bo w campervanie tak wygodna, tak przestronna łazienka z osobną kabiną prysznicową to rzecz duża, to rzecz warta podkreślenia. Natomiast szkoda, że nie ma tutaj żadnego okienka ze światłem dziennym. Korzystamy tylko ze sztucznego oświetlenia. Osobno pod prysznicem, osobno w łazience. Zajrzyjmy jeszcze do szoferki, od której tak naprawdę mogliśmy nawet zacząć, bo solidne podwozie jest chyba w każdym kamperze, campervanie, niezależnie od jego rozmiaru, tematem kluczowym. I tak też jest tutaj, jest dobrze, no bo jak inaczej ocenić Volkswagena Craftera. To jest baza dobrze znana w karawaningu, przecież nawet Volkswagen produkuje fabryczne campervany, mówię tu o Grand Californii oczywiście, więc nawet producent samej bazy docenił możliwości kempingowe tego pojazdu. Płynna jazda, bardzo taka przyjemna. Mocy oczywiście tutaj nie brakuje. Mamy dwulitrowy silnik diesla, dwulitrowy, więc dobra wiadomość dla polskich klientów. Akcyza nie będzie wysoka. O mocy 177 koni mechanicznych, tutaj w połączeniu oczywiście z automatyczną skrzynią biegów, to wszystko daje bardzo fajny efekt, fajne połączenie, płynna praca, spokojna, taka przewidywalna, wielofunkcyjna kierownica, ale też wiele systemów wspierających kierowcę. Mamy m.in. front assist, mamy asystenta pasa ruchu, który naprawdę trzyma ten pojazd, dosłownie trzyma go pomiędzy liniami na drogach szybkiego ruchu. Liczne czujniki parkowania z przodu, z tyłu, jest oczywiście kamera cofania, która ułatwia tutaj manewrowanie tym pojazdem, bo przecież jak to w campervanach, jak to w kamperach, lusterka wstecznego nie mamy, bo w nim nie zobaczylibyśmy zbyt wiele. To jeszcze kilka informacji takich związanych z tym, jak ten campervan prezentuje się na zewnątrz, jakie ma funkcjonalności. Tutaj jak widzicie markiza, renomowanej marki Thule, więc produkt wysokiej jakości. Zobaczcie, tutaj też z taką LED-ową listwą podświetlana, więc będzie dawała bardzo fajny efekt wieczorową porą. W drzwiach bocznych okno, więc wpada tam trochę światła dziennego do wnętrza pojazdu. Zaglądamy do garażu. Tutaj oczywiście no bez niespodzianki nie ma dużej przestrzeni garażowej, bagażowej, ze względu na tą łazienkę, o której mówiliśmy, którą pokazywaliśmy. Osobna toaleta, osobna kabina prysznicowa to oczywisty komfort wewnątrz, ale też skutek, tak jak widzicie, no tego miejsca z tyłu już nie ma, ale warto podkreślić, że nawet jeżeli na ten garaż, na ten bagażnik duży tutaj liczyć nie możemy, to producent pomyślał o tym, by w sposób bezkolizyjny, bezpieczny przewozić kempingowe meble. Zobaczcie, stolik,
dwa krzesełka. Tutaj na dole dostęp do kasety toaletowej. Musimy jedynie wyjąć krzesełko, żeby kasetę wyjąć i opróżnić, przeczyścić. Tutaj kilka szafek serwisowych. Jedna szafeczka pełniąca pewnego rodzaju funkcję bagażową, garażową. Do tej szafki mamy dostęp także z kuchni. A tutaj dosyć standardowe rozwiązania. Miejsce na wodę czystą. Tutaj wlewamy wodę czystą. Komin od trumy oczywiście. Pokażę jeszcze gniazdo do podłączenia się do prądu 230. Jeżeli zdarza się Wam narzekać, że w karawaningu nie dzieje się zbyt wiele, a każdy kolejny pojazd jest do siebie bardzo podobny, być może warto zainteresować się tym modelem Vanestro Odyssey 600S. Inne, nowe podejście do karawaningu, ciekawy układ, moim zdaniem bardzo przyjazny, taki, który może się sprawdzić przy dłuższych pobytach, będzie dawał większe chyba poczucie komfortu, kiedy rzeczywiście ta część dzienna od tej części nocnej jest oddzielona pewną niedogodnością. Pewnie dla niektórych osób, być może osób starszych, będzie potrzeba wchodzenia na to górne łóżko po drabince. No ale to jest kwestia tego, co kto z nas czego potrzebuje, na co sobie może pozwolić. Vanestro Odyssey 600S. Cena katalogowa tego campervana to 125 tysięcy euro. Podaję kwoty w euro, bo takie kwoty, o takich kwotach informuje producent. Jest to firma, która od lat z powodzeniem funkcjonuje na rynkach zagranicznych, głównie w Niemczech. Tam głównie sprzedaje swoje pojazdy, stąd cena w euro, ale to też takie potwierdzenie tego, że jakość tych produktów jest dobra, jest zadowalająca, jest właściwa. Ten konkretny model, który testuję, który testowałem, który pojawił się na targach, na stoiskach firmy Vanestro, model demonstracyjny, też jest na sprzedaż, 375 tysięcy złotych brutto. No ale warto podkreślić, że bazą jest crafter, bardzo dobrze doposażony crafter. Same systemy wspierające kierowcę, same dodatki do podstawowej wersji craftera są warte w tym pojeździe 55 tysięcy złotych, więc naprawdę mowa o bardzo dobrym, bardzo solidnym podwoziu. Dziękuję, że obejrzeliście materiał do końca. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie proszę w komentarzach. Wspólnie z firmą Vanestro postaramy się na wszelkie pytania czy wątpliwości odpowiedzieć. Zachęcam do subskrypcji kanału Polski Karawanik. Do zobaczenia.